Gorzej, dlatego że płyta, czy ja powiem panu, że pan chyba się najbardziej przyłożył do promocji, panie redaktorze, serdecznie dziękuję tej płyty, bo jakoś szczególnie ani rządowe media, ani prywatne tą płytą zainteresowane nie są. Zresztą to było podobnie przy mojej kampanii wyborczej, już nawet w czasach kampanii wyborczej do samorządu, kiedy przypomnę, pani Jeton jeszcze w czasach Platformy Obywatelskiej zabroniła puszczania moich piosenek w programie trzecim Polskiego Radia, argumentując to tym, że puszczanie piosenki osoby ubiegającej się o mandat radnego w sejmiku wojewódzkim to jest jego, to jest agitacja polityczna. Ale co, rozgłośnie nie puszczają panu tego utworu? Na razie nie, te duże nie. Duże nie. Ale ja zaprzeczam, jakobym wziął jakiekolwiek tantiemy. Nie mam nic. Wie pan, teraz to wszystko możliwe, wie pan. To jest nieprawda. To jest polityka, niech pan pamięta. I nie ma takiej taśmy, która mogłaby to ujawnić. Niech pan pamięta, że mamy do czynienia z czasami polityki hakowej, także... No dobrze, śpiewa tam pan na tej płycie i o Kamilii, i o Basi, i o Romanie. Cała trójka to oczywiście znane postaci publiczne. Obrazili się na pana? Ktoś miał jakieś pretensje? Ale to pan powiedział. Ja myślę, że nie wy, że to są postaci publiczne, to raz. A druga sprawa jest taka, na jaką on się obrazi, skoro nikt o tej płycie nie wie, oprócz pana i mnie. No to chyba narzeka pan. Zawiedziony jest pan odbiorem? Nie, nie, no nie jestem zawiedziony. Ludzie zapomnieli o Kukizie muzyku? Nie jestem. Widzą tylko Kukiza za polityka? Robi się wszystko, by o Kukizie, niech pan zauważy, na przykład z portalu chyba na temat jest taka notka, Paweł Kukiz, były muzyk. Mimo tego, że pokazałem się na przykład na koncercie w Niepodległości, wydałem płytę, ale jestem znany byłym muzykiem. Pan jest do końca życia. Oni uważają, będzie, że były i koniec. Dobrze. To jest tak, jak wie pan, takim tropem, na przykład, gdyby piekarz znalazł się w parlamencie i dalej wypiekał chleb, napisaliby były piekarz. Bo on już nie jest piekarzem, tylko... To pytanie jest, do muzyka pana i polityka zarazem, czyli dwóch ról w jednej osobie. Zazdrości pan Robertowi Biedroniowi tego show na Torwarze? No show było... Nie, ja zazdroszczę przede wszystkim kasy, którą on miał na ten show, bo dla mnie to są rzeczy, to jest zorganizowanie takiego showu, to są kolosalne... Doktor Krzysztof Śmiszek, który przed momentem był w studiu, powiedział, że mniej niż pół bańki. Marnej pół bańki zapomniał dodać. Wie ale pan, przyznam, kiedy pamiętam pańską pierwszą konwencję, to nie było takiego full wypasu. No nie, wie pan, nasza konwencja samorządowa kosztowała w Warszawie 35 000 złotych, czy 30 000 złotych. I można było ją, no oczywiście też nie była ona szczególnie przez media zauważane. Telewizja Polska, to też ciekawe, że Telewizja Polska rządowa pokazała chyba 7 sekund z tego zdarzenia, jakim była konwencja ruchu Kukiz 15 w Warszawie. Natomiast pan Biedroń był tam ponad godzinę. Czyli zazdrości pan? Boi się pan, że ja się Robert Biedroń pana zastąpi? Na trzeciej pozycji? No, trochę się różnimy, no bez przesady, proszę pana. Ale on też chce, mówi oficjalnie, iść trzecią drogą. Proszę pana, on nie chce być droga, ani PiS-em, ani Platformą. No to może są tacy, którzy się na to nabiorą, bo ci, którzy nie pamiętają przeszłości pana Biedronia jeszcze w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, potem w ruchu Palikota, potem w twoim ruchu, więc to są dla mnie, wie pan, rzeczy takie śmieszne troszeczkę. Ale ostatni sondaż dla Super Ekspresu. Natomiast jeżeli... Panie pośle, tak? Ostatni sondaż mówi, że oni mają 10, a wy macie chyba 6. Czy nawet mniej. No, proszę pana, sondaże jeszcze nieistniejącego ruchu pana Biedronia Wiosna. On już istnieje. No już istnieją, ale jeszcze kiedy nie istnieli, to już byli brani pod uwagę w sondażu. On jest wylansowany, nie wiem za czyje pieniądze i skąd wylansowany. Wszystko ze składek i darowizny indywidualne. Wylansowana krzyżówka SLD z ruchem Palikota. Te wszystkie hasła światopoglądowe, miała być świeża krew, miało być coś nowego, właśnie taka alternatywa. Natomiast okazuje się, że to są hasła światopoglądowe, są żywcem wzięte jeszcze z czasów, kiedy pan Biedroń był posłem pana Janusza Palikota. Nic, niczego tutaj szczególnego nie widzę. Rzeczywiście profesjonalnie była zrobiona ta konwencja, ale dla mnie osobiście, wie pan, obiecać można wszystko. Ja panu na przykład tutaj obiecuję przy telewizach, że pan zostanie królem, proszę pana, wszystkich stacji światowych, proszę pana, na świecie telewizyjnym bardzo i radiowych. Ale wie pan, w tą obietnicę to ja nawet nie wierzę. Proszę pana. To co dopiero widzę, oczy popatrzę. Pan zobaczy, dobrze, jak na pana ciepło patrzę. Muszę unikać pańskiego
wzroku, bo jeszcze uwierzę. Widział pan, jak się z panem tak witałem jest. Teraz, jak bardzo, była ta przebitka. Bardzo dziękuję. Czy to, że prezes Kaczyński, zmieniamy temat, został nagrany przez kogoś z własnej rodziny, to może być dla niego cios? Proszę pana, podstawowa sprawa jest taka, że to, z czym mamy teraz do czynienia, to jest nic innego jak pokłosie tego okrągłego stołu, jak pokłosie Magdalenki, kiedy właśnie na początku lat 90. właściwie podzielono się czy spółkami, czy dawnym majątkiem, który był no mimo wszystko wypracowywany również przez naszych przodków w tamtym systemie. To jest, tutaj nie ma żadnego, wie pan, dla mnie nie ma tutaj żadnego jakiejś nowości, jakiegoś wielkiego halo. Proszę sobie przypomnieć, Unia Wolności dostała chyba Życie Warszawy, SLD i PSL, Grzybowską, mówię no nieruchomości. Dobrze, ale dziennikarze Gazety Wyborczej mówią o tym, że nowością jest to, że prezes chciał wybudować dwa wieżowce. Ale nie, czy pana zdaniem te taśmy zaszkodzą PiS-owi, czy proszę nie? Proszę pana, zależy, jakie były intencje prezesa. Jeżeli intencją prezesa byłoby prowadzenie działalności zarobkowej, mającej na celu wspomaganie partii politycznej, wówczas to by była sytuacja nie tylko naganna, ale również powinna podlegać ocenie prawnej. A jakie mogą być te intencje? Natomiast, jak pan myśli? Proszę pana, jeżeli człowiek nie bierze pieniędzy za przewodniczenie Radzie tej spółki Srebrna, jeżeli nie było żadnego przepływu finansów ze spółki na konto partii politycznych, a intencją mogło być na przykład, nie wiem, stworzenie jakieś alternatywy do instytutu, do fundacji Batorego, no to jest, wie pan, no dozwolona działalność, co nie jest zabronione w prawie, to jest dozwolone. Inna sprawa, czy moralne jest prawo, które zezwoliło na początku lat 90. podzieleniem się przez partycypantów okrągłego stołu majątkiem. I panie, to jest wszystko. Panie pośle, ile prawdy jest w tym, że buduje pan polityczny trójkąt? Ze Zbigniewem Ziobrą i prezydentem Dudą. Nie wciągnie mnie pan, proszę pana, w te jakieś mowy nienawiści. Kilka tygodni temu pisał o tym. O czym? Że o trójkącie? Tak. Kukiz, tak, Ziobro, to w tym, Duda. Przy tym programie dzisiejszym i w tej dzisiejszej sytuacji zabrzmiało, wie pan, biorąc pod uwagę pana Niesiołowskiego i tam różne sprawy. Ale panie pośle, ja mówię o politycznym trójkącie. Ja w tym Sejmie siedzę tak długo, że już mam jednoznaczne skojarzenia. Ale jest coś na rzeczy, bo pan unika odpowiedzi na moje pytanie. Czy trójkąt jesteście buduje? W sojuszu z ministrem Ziobrą i prezydentem Dudą? Na pewno nie buduje. Chcecie razem wprowadzić sędziów pokoju? Z całą pewnością zrobię wszystko, by instytucja sędziów pokoju została wprowadzona w życie. Ale jest pan dogadany z nimi? Bo dogadany z prezydentem, to jest za dużo, z ministrem? Nie, dogadany to jest za dużo powiedziane. Jestem w trakcie rozmów. Zostali wyznaczeni już przedstawiciele m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości i Kukiz 15 do wspólnych rozmów nad postulatami i nad pewnymi założeniami instytucji sędziów pokoju. Ale to byłby wspólny projekt prezydenta Kukiza i ministra Ziobro? Proszę pana, kto miałby go wprowadzić do Sejmu? Jeśli pan nam może w tym pomóc, to będzie to również i pański projekt. Tutaj chodzi przede wszystkim o... Ja nie piszę projekty. Ale pan ma z kolei tutaj udział w... Najpierw pan mówi o królu, ale potem mówi pan o projektodawcy. Nie, pan nie zmienia tematu. Proszę nie zmieniać tematu. Ma pan również wpływ na poprzez media na obywateli. Proszę mi pomóc również w propagowaniu instytucji sędziów pokoju. Czy ta ustawa pana zdaniem ma szansę przejść w tej kadencji jeszcze? Byłbym bardzo zadowolony, gdyby pod koniec tej kadencji Sejmu został złożony projekt ustawy mówiący o sędziach pokoju. Już samo to opracowane wspólnie również przez Platformę Obywatelską, przez pana Budkę, który bardzo ciepło wyrażał się również o instytucji sędziów pokoju. To jest akurat sprawa, zresztą tym się zawsze zajmuje Kukiz 15, nie partykularny interes, a interes wspólny, interes obywatelski. Jakiś czas temu siedział na pańskim miejscu w tym studiu Leroy. I wprost do kamery przepraszał pana za wszystkie złe rzeczy, które się stały między wami. I zapraszał pana... Wigilia była przez... Nie, to chyba już było po Wigilii. To już było w Nowym Roku. Mm. I zapraszał pana do własnego bloku, własnej koalicji. On jest tam razem z panem Korwinem, z panem Winnickim. Mm-hmm. Czy Paweł Kukiz wystartuje razem z Lirojem i z Korwinem? Ja pana zapraszam do mojego radia, Radio Łosiów 15 150 FM. A gdzie można tego posłuchać?
No, tylko w okopańskich ojcach pańskiego domu. Dobrze ucho. Nie, zapraszam pana bardzo, proszę, może pan ze mną współpracować. Ale nie wiem, czy Liroy się nie obrazi na to, co pan powiedział. A dlaczego? Radio Łosiów go może w jakiś sposób zdenerwować? To taka odpowiedź, taka lekceważąca wobec zaproszenia. Proszę pana, pójdzie pan w koalicji z nimi, czy nie? Nie, no gdybym chciał być w koalicji, to do tej pory Liroy byłby w klubie Kukiz 15. Natomiast w tej chwili pan Marzec idzie wspólnie z panią Kają Godek w jednej... Czyli pan pójdzie samodzielnie. Będzie Kukiz 15 miał własną listę do Parlamentu Europejskiego. Z panią Kają nie jest mi bardzo blisko do pani Kai Godek. I wystartuje pan w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Ja osobiście? Tak. Nie. Ja wielokrotnie mówiłem, ale Robert Biedroń wystartuje. No, czym się może też różnimy, oprócz jeszcze paru innych spraw. Nie mam zamiaru. Nie, wie pan, to by było troszeczkę dla mnie to jest trochę oszustwo wyborcze, bo mówi się w ten sposób, zachęcano mnie w ten sposób, Paweł, musisz startować, bo pociągnie twoje nazwisko listy. Ja mówię, no ale co, ja nie chcę żadnej listy ciągnąć, ja chcę być szczery i uczciwy względem wyborcy. Jeżeli chciałbym startować do Europarlamentu, to taką decyzję bym powziął. A wie pan, dlaczego nie powziął? Z prostej przyczyny, bo nie znam biegle języków, bo nie mam odpowiedniego wykształcenia, bo po prostu jestem bardziej przydatny tutaj jako osoba, która będzie walczyła o zmiany ustrojowe i odda całego siebie Polsce na miejscu, a nie tam. Ja nie jestem człowiekiem o odpowiedniej kompetencji. A propos języków i zagranicy na koniec, to prawda, że flirtuje pan z wicepremierem Włoch? Wie pan dzisiaj, tak, zaczyna pan od Biedronia, a potem pan mówi o trójkącie, ale panu się wszystko kojarzy. Przez Jurnego Stefana. Panu się wszystko kojarzy. Luigi Di Maio, lider ruchu Pięciu Gwiazd. Zna go pan? Fantastyczny człowiek, wicepremier Włoch, ponad 200 parlamentarzystów zrobili kapitalną ustawę, którą chcemy też w dużej mierze przetransponować na grunt polski, mianowicie ustawę antykorupcyjną, której główne założenie jest takie, że jeżeli polityk zostanie skazany za łapownictwo, dożywotnie zostaje pozbawiony biernego prawa wyborczego, czyli nie może startować w wyborach, dożywotnio nie może brać udziału w przetargach publicznych i dożywotnio nie może zajmować żadnej funkcji w spółce Skarbu Państwa, nawet funkcji sprzątaczki. Panie Boże, daj nam takiego Di Maio w Polsce i tego typu ustawy. Jesteśmy świadkami narodzin osi polsko-włoskiej. Kukiz Di Maio. No to pięknie. Di Maio Kukiz. Tak jest. A ja myślałem, że Jarosław Kaczyński i pan Salvini będą pierwsi. Wie pan, Salvini jest w sojuszu z Di Maio. Jest, Liga A pan jest będzie w sojuszu z Kaczyńskim? Będzie pan koalicjantem PiS-u? Trzy miesiące, ja mówię o Włochach. Mówię o Polsce. Będzie pan koalicjantem? Ale ja chcę wątek włoski dokończyć. Ale ja chcę dokończyć wątek polski. Ale ja gram na czas, proszę pana. Ale my musimy już kończyć. Nie, proszę pana. Czyli co? Może pan być w koalicji z PiS-em? Proszę pana, jeżeli wprowadzimy do Europarlamentu, no to najpierw pan pyta nie wiadomo ile, a teraz... Ale będzie pan w koalicji, czy nie? Nie wyklucza pan. Jeżeli tak się ułoży sytuacja, że wprowadzimy europarlamentarzystów i będziemy w sojuszu z Ruchem Pięciu Gwiazd, który będzie z kolei w sojuszu w europarlamencie z Ligą, a PiS będzie również w sojuszu z Ligą, no to wtedy de facto jesteśmy z automatu. No i wszystko jasne, chociaż to nieco skomplikowane. No Paweł Kukiz, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.